Ej, jaki miałeś największy problem, jak robiłeś kanał? Największy problem? No, jak zaczynałeś? Dziwne pytanie. Z czym miałem problem? Jak ja coś robię, to dopiero zaczynam myśleć w momencie, gdy jestem w trakcie czegoś. Tak jak z jedzeniem ostrej pizzy, zacząłem ją jeść, dopiero sobie rozkminiłem, że jest coś nie tak. Ale generalnie nie przejmuję się jakimiś tam konsekwencjami. Spoko, spoko. A kiedy do ciebie się odezwali chłopaki z Abstra? To ja się odezwałem do nich. O, okej. Okay. Się odezwałem do nich, ja poznałem Roberta prywatnie i widziałem, że szukają kogoś do kanału przed pomysłem. Fajnie. Ekstra, czyli warto też tak jakby otwarcie do ludzi podchodzić. Zdecydowanie, tak. Fajnie, tak. A co jeszcze byś polecił jakimś takim małym kanałom? Co by powinni na przykład robić? Być sobą. Być sobą i robić to, co się chce robić. Jakby musisz tworzyć treści, które chce się oglądać, ale nie takie treści, których jest dużo w internecie. Trzeba być unikalnym, ale być sobą. Fajnie, dzięki. Dziękuję. Tęteczka. Na razie.